Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blendzenia. Witajcie w kolejnym cyklu, już słuchowisk. Tym razem wrócimy do tematów związanych z Polską pełnego średniowiecza. Ale zanim zaczniemy, kilka takich informacji. Technicznych miałbym dla Was, w zasadzie nawet osobistych, powiem szczerze. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że słuchacie, że zgłaszacie różnego rodzaju zapytania, wyłapujecie jakieś moje przejęzyczenia. Bardzo Wam za to dziękuję, że no, są to dowody, że słuchacie, prawda? <grytanie> że jest powód, żeby, żeby to wszystko nagrywać. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zostańcie ze mną. Na kolejne słuchowiska, mam nadzieję, również ciekawe. Dobrze. Natomiast dzisiaj o Polsce Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki jest to jedyny z polskich władców, który na taki przydomek sobie zasłużył. Znaczy, może inaczej. Być może, że znalazłoby się jeszcze kilku władców, o których można by było dyskutować, czy Zasłużyli sobie na taki przydomek, natomiast tylko jeden od późniejszych historyków od potomności taki właśnie przydomek dostał jak najbardziej słusznie. Zaczynając o Kazimierzu Wielkim, no musimy oczywiście troszeczkę cofnąć się do czasów jego ojca, czyli do czasów panowania Władysława Łokietka. Zostawiliśmy państwo polskie. W zasadzie minutkę po zjednoczeniu, prawda? czyli z tego bardzo długiego okresu rozbicia dzielnicowego, państwo polskie wychodzi zjednoczone. Styczeń 1320 roku to jest taka data symboliczna, a mianowicie koronacja Władysława Łokietka na króla polskiego. Musimy sobie tutaj zaznaczyć, że ta. To nowe państwo, które teraz po rozbiciu dzielnicowym, po rozdrobnieniu feudalnym Łokietek jednoczy, ono swoimi obszarami, no nie za bardzo swoim obszarem, nie za bardzo przypomina tą, to królestwo, czy to księstwo, które usty na dzielnicę dzielił. Czyli jakie ziemie Władysław Łokietek zdołał. W 1320 roku skupić w swoim ręku. No, nie jest tego za dużo. Są to dwie główne ziemie, które odtąd będą tworzyć rdzeń Królestwa Polskiego, czyli jest to Wielkopolska i Małopolska. Jest to również Niewielka Ziemia Dobrzyńska i troszeczkę większe Kujawy. I to jest w zasadzie wszystko. Dla jeszcze uzupełnienia. Cały Śląsk, górny i dolny, pozostaje poza państwem Władysława Łokietka. Rządzą tam piastowie śląscy. Całe Mazowsze zostaje poza panowaniem Władysława Łokietka. Rządzą tam piastowie mazowieccy. Czyli jakby kontynuacja na tych ziemiach następuje rozdrobnienia feudalnego. Poza państwem polskim pozostaje również Pomorze. Pomorze Zachodnie, czyli Pomorze Szczecińskie jest w rękach, czy to Brandenburgi, czy rodzimych książąt z dynastii Gryfitów, czyli nie rządzą tam już Piastowie. Ci Gryfici będą mniej lub bardziej z państwem polskim, czy też z Piastami powiązani, niemniej jednak rządzą na Pomorzu Szczecińskim Gryfici, czyli nie jest to w ogóle dziedzina, domena Piastów. i Pomorze Gdańskie, Pomorze Wschodnie, które w wyniku, no powiedzmy sobie, takiej troszeczkę intrygi zagarnęli krzyżacy. Przyszli z pomocą Władysławowi Łokietkowi w 1309 roku, ale z taką pomocą pozorną, prawda, przeciwko Brandenburczykom. Władysław Łokietek nie był w stanie udzielić Gdańskowi pomocy, żeby odeprzeć, atak marchi brandenburskiej, pomocy udzielili krzyżacy, opanowali Gdańsk, opanowali, <laughs> przepraszam, Pomorze Gdańskie, ale wystawili za swoje usługi kolosalny rachunek, którego Władysław Łokietek spłacić nie był w stanie. Zresztą zrobili to celowo, prawda, bo oni mieli tutaj chrapkę na tą bardzo bogatą prowincję. Czyli... Włokietek nie jest w stanie Krzyżakom zapłacić. Ci zostawiają dla siebie świeżo odbite od Brandenburczyków Pomorze Gdańskie. Zresztą to umożliwi Krzyżakom przeniesienie ich głównej siedziby z Wenecji, właśnie w pobliżu Gdańska, do wybudowanej no. Jednej z największych twierdz świata, można by było powiedzieć, zdecydowanie największa twierdza średniowiecznej Europy, czyli do zamku w Malborku, który właśnie Krzyżacy rozpoczną po tych wydarzeniach stawiać. Czyli mamy dosyć no, niewielkie państwo, otoczone w zasadzie zewsząd wrogami, bo tutaj przypomnijmy, że ci Czesi z południa no, zgłaszają bardzo mocne pretensje do tronu krakowskiego do tronu polskiego. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Łokietek bardzo mocno rywalizował z władcami czeskimi z dynastii Przemyślidów o panowanie nad Polską. Dwóch dynastów z rodu Przemyślidów, Wacław II, Wacław III, zdobyło przecież koronę Polski i w zasadzie to im musiał Łokietek tę koronę wydzierać. Teraz, co prawda, przemyśli w Czechach wygaśli nastałe tam rządy Luksemburczyków, ale pretensje do tronu polskiego Luksemburczycy utrzymają, pomimo, że to inna rodzina, prawda? Czyli z północy, no, nieciekawe relacje z krzyżakami, mocno popsute, z południa dosyć wrodzy Czesi. Przypomnę, że ci Czesi to jest jedno z najbogatszych i jedno z najpotężniejszych państw w schyłku średniowiecza, jedno z najpotężniejszych państw Europy. No i wschód to coraz większy nacisk Litwinów. Litwini, którzy opanowują bardzo rozległe obszary Rusi, podporządkowują sobie rozliczne księstwa ruskie, teraz zaczynają łakomym Okiem patrzeć na dziedziny Władysława Łokietka. Może nie tyle na dziedziny Władysława Łokietka, co jeszcze wcześniej na samo Mazowsze, na Książąt Mazowieckich. To właśnie oni będą mieli z Litwinami największe utrapienie, ale jest kwestią czasu oczywiście, kiedy z tymi Litwinami dojdzie również do jakiegoś konfliktu. Jak łokietek w tej sytuacji się zachowuje i jak on reaguje, jak. jak jak toczy tą swoją bardzo skomplikowaną dyplomatyczną grę. Z krzyżakami rozpoczyna bardzo długie procesy sądowe. Tutaj należy podkreślić, że procesami w średniowieczu w zasadzie głównie zajmuje się Kościół, występują też procesy świeckie, ale te najważniejsze sądy prowadzą duchowni. I władcy biorą w nich udział. Oczywiście albo jako strony, albo jako jacyś rozjemcy, tacy arbitrzy, ale jednak pod patronatem kościoła te sądy się wszystkie odbywają. No tu wiadomo, no to, to, to nie ma nic wspólnego z takim dzisiejszym sądownictwem. No, w zasadzie można to ograniczyć do tego, że wyrok zapada po korzyści dla tej strony, która odpowiednio prawda, wysupła z sakiewki jakieś tam kwoty i, i, i troszeczkę mówiąc przekupi tych, którzy te wyroki mają wydawać. Sprawę oczywiście utrudnia jeszcze fakt, że bezpośrednim zwierzchnikiem krzyżaków jest oczywiście papież, prawda? Czyli krzyżacy to zakon, przypomnę. No i oni tutaj w tym kościele są dosyć mocno umocowani. Także te procesy, one wiecie, one tak przebiegają. No raz zapada wyrok korzystny dla łokietka którego oczywiście nie uznają krzyżacy i się odwołują. Raz zapada wyrok korzystny dla krzyżaków, których oczywiście nie uznaje łokietek i się odwołuje, i to tak się prawda, mieli. Czyli mamy z tymi krzyżakami impas, i raczej łokietek tutaj chce się zdecydować na rozwiązanie militarne z krzyżakami. Dosyć nieszczęsne, jak się okaże. W 1325 roku montuje sojusz z Giedyminem. Władcą Litwy popiera ten sojusz małżeństwem swojego syna, właśnie <laughs> młodego Kazimierza Wielkiego, z księżniczką litewską Aldoną, późniejszą Anną. No, z tego sojuszu jakiś wielkich korzyści Władysła tak nie wyciągnie, a wojna się rozpocznie z krzyżakami. W 1331 roku rozpoczyna się wojna, i słuchajcie, idzie ona fatalnie. Czyli Władysław Łokietek nie był przede wszystkim, nie był w stanie zapobiec najgorszej możliwej ewentualności dla niego, czyli sojuszowi krzyżaków z Luksemburgami. Czesi razem z krzyżakami zawierają sojusz. No jest to w pewien sposób naturalne, prawda? Mają wspólnego wroga w postaci Łokietka i w interesie obu tych organizmów, obu tych państw leży walka z nim. Czyli Jan Luksemburski Król Czeski występuje w tej wojnie po stronie krzyżackiej. Zaczyna się ta wojna źle, ponieważ Krzyżacy uderzają, łupią niesamowicie Wielkopolskę i zabierają Ziemię Dobrzyńską. Z południa idzie atak czeski, również w stronę Wielkopolski, i ratuje łokietka tylko i wyłącznie taki średniowieczny brak komunikacji pomiędzy dwoma sojusznikami. Czyli w miejscu w umówionym miejscu spotkania król czeski Krzyżaków się nie doczekał, obie armie się nie połączyły, wobec tego Czesi zawrócili. Zagarnęli jakieś tam łupy, zawrócili. Krzyżacy, którzy przyszli na miejsce spotkania później, również nie doczekawszy się króla czeskiego, postanawiają zawrócić. I na te wycofujące się wojska krzyżackie pod płowcami w 1331 roku wpada, dosłownie wpada. Władysław Łokietek. Czyli armia króla postępuje za wycofującymi się Krzyżakami, i bitwa, jakaś walna, wielka bitwa nie jest planowana, ale dochodzi do niej troszeczkę w wyniku przypadków. W dużej mgle wojska Władysława Łokietka dosłownie wpadają na straż tylną wojsk krzyżackich, całej armii krzyżackiej. I bitwa, możecie spotkać się tutaj z różnymi danymi. Jedne dane będą podawały, że bitwa została wygrana, inne dane, że przegrana, a jeszcze inne, że bitwa została zremisowana, prawda? No przecież nie może być inaczej. Każdy musi swoje trzy grosze wcisnąć. No, sami musicie sobie jakiś osąd wyrobić. Pierwsza faza bitwy zdecydowanie wygrana przez Władysława Łokietka, ponieważ ta straż tylna krzyżacka, zaskoczona... Mniej liczna nie była w stanie stawić oporu, i po, znaczy była w stanie staw, stawić opór to zażarty opór, ale nie była w stanie powstrzymać rycerstwa Władysława Łokietka i m, przegrała, prawda, czy ta pierwsza faza bitwy zakończyła się klęską krzyżaków, ale zaalarmowane e, siły główne krzyżackie docierają koło południa na pole bitwy i pokonują z kolei wojska Władysława Łokietka. Czyli później skrwawione obie armie wycofują się, pościg Krzyżacy porzucili, straty mieli zbyt duże w tej, w tej, w tej bitwie. W związku z tym, no właśnie, no, no tak bardziej na remis, prawda, można byłoby postawić. W 1332 roku Krzyżacy wracają, atakują znowu kompletnie nieprzygotowanego Władysława Łokietka i zajmują całe Kujawy. Gdy w 1333 roku umiera Władysław Łokietek, wojna w zasadzie hmm, kończy się tylko i wyłącznie rozejmem. Krzyżacy zagarnęli dwie ziemie z czterech, które Władysław Łokietek posiadał, czyli i tak z niewielkiego państwa utracił jeszcze Władysław Łokietek Ziemię Dobrzyńską i Kujawy. I takie, taką właśnie dziedzinę w 1333 roku obejmuje Kazimierz. Kazimierz zbyt dobrej opinii na samym początku nie miał, ponieważ w bitwie pod płowcami no nie za bardzo się tam nam popisał, był jednym z pierwszych, którzy tam wiali po prostu w te pędy z tej bitwy. Ale ja bym tam do króla pretensji za bardzo o to nie miał. Jeszcze by go nam krzyżacy tam usiekli i, i co by było, prawda? Także przezornie. Zresztą Kazimierz wolał, później to panowanie nam to pokaże Kazimierz wolał bardziej taką wyrafinowaną, często nawet zdradziecką, ale niesamowicie skuteczną dyplomację niż właśnie konflikty, które zawsze są ryzykowne, a prowadzone z silniejszym przeciwnikiem, no, zazwyczaj bez jakichś wielkich, dobrych sojuszników nie dają dobrych perspektyw, prawda? Czyli Kazimierz obejmując Władze jest świadom niesamowitej słabości swojego państwa i stawia na dyplomację. Sprawa wagi pierwszorzędnej to jest właśnie rozerwanie sojuszu czesko-krzyżackiego, ponieważ to jest kwestia czasu, kiedy jednak dogadają się, prawda, i te obie armie wrócą. W 1335 roku w radzie Doszło do spotkania Kazimierza Wielkiego z Czechami, z Janem Luksemburskim i za szaloną kwotę, miliona dwustu tysięcy groszy praskich zostaje Jan Luksemburski nakłoniony do zrzeczenia się praw do Korony Polskiej i tym samym do jakby odwołania tych swoich pretekstów, czyli do takiego um, uspokojenia się w stosunkach do, co do Kazimierza Wielkiego i Korony polskiej. Ja y, taką dygresję zrobię. Słuchajcie, grosz, bo to tutaj mówimy o groszach praskich, czyli jednych. Z, to, to jest taka moneta, taka waluta, jedna z najbardziej wartościowych w średniowieczu, z dużą zawartością srebra. Czescy królowie mieli swoje własne meninice w Kutnej Chorze, gdzie były znaczne pokłady srebra i mogli pozwolić sobie na bicie swojej monety. Robili to i ten grosz praski był takim przez znaczny okres czasu w naszej, w naszej części Europy, był taką walutą rozliczeniową między władcami. Nie tylko oczywiście, prawda? Ale też. I przede wszystkim grosz, dzisiaj może się to, prawda, nam wydawać czymś niewielkim, prawda? Bo, bo, bo grosz, słowo grosz zmieniło troszeczkę swoje znaczenie. <coughs> Przepraszam, ale w średniowieczu słowo grosz z języka niemieckiego, gros, to jest właśnie symbol bardzo wartościowej, dużej monety. Nie? Czyli za astronomiczną sumę 1,2 tysięcy groszy praskich, Jan Luksemburski zostaje przekupiony, po prostu przekupiony przez Kazimierza Wielkiego i zrzeka się tytułu, czy też praw do tytułu królestwa. Polskiego. Oczywiście będą tam Czesi jeszcze robić pewnego rodzaju problemy, dojdzie nawet na bazie tego, tych, tych rozmów, do, do konfliktu, nawet i Kazimierz postanowi ruszyć zbrojnie w stronę Czech. Do jakichś wielkich wojen nie dojdzie, ale dość powiedzieć, że to wszystko zapoczątkowane w radzie idzie ku dobremu i ostatecznie w namysłowie w 1348 roku. Stanął wreszcie pokój, trwały pokój między dwoma państwami, między Królestwem Polskim a Królestwem Czeskim. Do tej ogromnej ceny, miliona dwustu tysięcy groszy praskich, Kazimierz Wielki dorzuca jeszcze Czechom zrzeczenia się praw do Śląska. Czyli do tego momentu król cały czas gdzieś próbuje, czy chce Wrócić do tej sprawy odzyskania kolejnej dzielnicy do swojego państwa. Nie udaje się to i w zasadzie od tego traktatu Śląsk już w sposób trwały, jednoznaczny, umocowany prawnie, odpadł od państwa polskiego. Nie będzie później pod żadnymi zaborami, pamiętajcie, to, to, to są błędy rzeczowe. Po prostu odpadnie będzie. Zresztą czesi, którzy dosyć łatwo potem schołdują wszystkie księstwa śląskie, nie mieli z tym jakiegoś większego problemu, ponieważ kulturowo, gospodarczo ten Śląski już od wielu dziesiątków lat ciąży bardzo mocno ku Czechom. Niemniej jednak trwały pokój z Czechami, to jest wielki sukces młodego króla. Rozerwanie sojuszu krzyżacko. Czeskiego. Oczywiście równocześnie z Krzyżakami dalej się procesuje, bo na wojnę go nie stać. Wie również, że jest po prostu za słaby. On nie jest w stanie stawić czoła państwu Krzyżackiemu, bo jest to jedno z lepiej zorganizowanych państw w Europie, dysponujące znacznymi środkami, ogromną siłą militarną, poparciem Kościoła. Wobec tego zresztą wojny. Jego ojca z krzyżakami pokazały, że jest to niesamowicie trudny przeciwnik. Nawet i bez Czechów nie byliśmy wtedy w stanie z krzyżakami podjąć równorzędnej walki. I w tych procesach sytuacja, można powiedzieć, się powtarza, czyli wyroki są raz korzystne dla jednej strony, raz dla drugiej strony. Dość powiedzieć, że w 1343 roku staje również wieczysty, tak zwany wieczysty pokój w kaliszu. Kazimierz odzyskał Ziemię Dobrzyńską i Kujawy tylko i wyłącznie dzięki swojej dyplomacji. Czyli Krzyżacy dobrowolnie oddają te nabytki zajęte w czasie wojny z wodysowym Okietkiem, natomiast zachowują dla siebie Pomorze. Ale tu z kolei sprytnie Kazimierz Wielki zastrzegł w sobie, że to Pomorze Gdańskie będzie u Krzyżaków jako tak zwana wieczysta jałmużna. Czyli jest to, ktoś może powiedzieć, co to w ogóle za różnica. No, dosyć znaczna, słuchajcie, bo tu między wierszami należy przeczytać, że skoro jest coś jałmużną, to wcześniej było moje, prawda? I ja tą jałmużnę tym krzyżakom dałem. To jest na tej zasadzie. Skoro dałem, tak sobie Kazimierz myśli, to może kiedyś w przyszłości z jakiegoś tam powodu mogę i zabrać. Nie? Czyli pewne prawa do tej ziemi nadal zostają. Zachowany, czyli haczyk jest tam gdzieś zarzucony. Nie ma Kazimierz siły, by pomoże odzyskać. I tak wielkim sukcesem jest odzyskanie Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw, ale pewien haczyk na przyszłość, na odzyskiwanie pomorza został zarzucony. No, oczywiście my wiemy, że za życia Kazimierza Wielkiego się to nie uda, no ale oczywiście wiedzieć tego nie mógł. Pokój kaliski między Kazimierzem a Krzyżakami obowiązywał znaczy między Królestwem Polskim w zasadzie, a Krzyżakami obowiązywał 60 lat i relacje, relacje Kazimierza z Krzyżakami będą układały się wbrew pozorom całkiem dobrze. Dojdzie nawet do sojuszu z Krzyżakami. Dojdzie do tego sojuszu w wyniku konfliktu o Ruś Czerwoną, czyli Kazimierz zaczyna rozglądać się, gdzie można by było to nasze państwo powiększyć, to swoje państwo powiększyć. W 1340 roku ruś Czerwona, ruś Halicka, czyli taki jeden ze wschodnich sąsiadów, traci swojego władcę. Umiera Jerzy II Trojden, książę Halicki. Jest on spokrewniony z piastami, jest spokrewniony z Kazimierzem Wielkim. I oczywiście Kazimierz Wielki wysuwa tutaj pretensje do tronu, do tronu rusi Halickiej. Tu mały przerywnik, nie do końca jest znana rola Kazimierza Wielkiego w śmierci Jerzego II. Są pewne poszlaki, by sądzić, ponieważ Jerzy II prawdopodobnie został otruty i pewne poszlaki wskazują, że mógł, podkreślam mógł, to nie oznacza, że to zrobił, prawda, uczestniczyć w tym nasz Kazimierz. No ze wszech miar, było to w jego interesie, prawda? Najbliższy krewny i tak dalej. Tutaj, historycy doszli do tego, analizując termin wymarszu wojsk w stronę Rusi Halickiej. Nie? Analizując, jak długo tam, prawda, te informacje krążą, przechodzą, doszli historycy do tego, że wojska Kazimierza wyruszyły, no, kiedy Jerzy II jeszcze żył. Nie? Czyli ten termin śmierci. Kazimierz prawdopodobnie znał. Ale tak jak mówię, są to spekulacje, ciekawostki niesamowite, ale pokazują, że król nie cofa się przed niczym. On po prostu jest morderczo skuteczny. Nie? Wywołuje konflikt z Litwą, czyli ten spór, ta chęć zajęcia Rusi Halickiej wywołała konflikt z Litwą, która również chce tą Ruś Halicką zdobyć. Do roku 1349 przy pomocy Węgrów udaje się tą Ruś Halicką podporządkować i przyłączyć do państwa takie grody, takie ważne już miasta, w zasadzie wtedy jak Lwów, Halicz czy Przemyśl. Walki z Litwinami wywołają sojusze, pewne, pewne nowy, ó, pewien nowy układ sojuszy, że nie tylko z Węgrami, ale również z książętami mazowieckimi, którzy złożą hołd Kazimierzowi Wielkiemu w 1351 roku i właśnie ze wspomnianymi przeze mnie krzyżakami. Relacje układają się z krzyżakami do tego stopnia dobrze, że już w 1365 roku Kazimierz Wielki, przebywając w Malborku, planuje razem z krzyżakami wyprawę przeciwko Litwie. Ja przypomnę, że Litwa jest jeszcze wtedy cały czas krajem Pogańskim, nie? To tutaj ułatwia pewnego rodzaju ataki na nich. Przyłączenie Rusi Halickiej jest jednym z takich najważniejszych momentów panowania Kazimierza Wielkiego, bo bardzo mocno wzmacnia państwo, nie tylko powiększa je terytorialnie, ale wzmacnia je gospodarczo, ponieważ Ruś Halicka to niesamowicie bogate szlaki handlowe prowadzące ze wschodu na zachód. Dobrze, słuchajcie kochani, bo trzeba by jeszcze omówić kwestię polityki wewnętrznej Kazimierza i dokończyć pewne zagadnienia z polityki zagranicznej, a ja widzę, że ja już tu ględzę stanowczo za długo, zdecydowanie za długo, Ale z tego pozwólcie, że ten odcinek o Kazimierzu Wielkim podzielimy sobie na dwa słuchowiska. I już oczywiście od razu na... Część drugą Was serdecznie zapraszam.